Zacząłem już jako książę. Byłem jedną z najbogatszych osób w całych ówczesnych Niemczech. Posiadałem bowiem na Górnym Śląsku liczne zakłady przemysłowe, w tym kopalnie i huty. Ale z powodzeniem inwestowałem też w wielu innych regionach Europy, a moje zjawiskowe rezydencje można było podziwiać na przykład w Berlinie i Paryżu. W tym całym zestawieniu akurat kopalnia Guido wydawała się być nietrafioną inwestycją. Mimo to, że nieopodal prężnie działała państwowa kopalnia Królowa Luiza, nadane mi pole górnicze nie spełniało moich biznesowych oczekiwań.